Romanowska przerywa milczenie po wyrzuceniu Dovbor. Jestem zestresowana. Elżbieta Romanowska zdobyła nową pracę i stała się główną bohaterką dramy tygodnia w showbiznesie. Kropka. Kobieta, która ma zastąpić wyrzuconą z programu Polsatu Katarzynę Dovbor jako prowadząca program Nasz Nowy Dom, odniosła się do fali oburzenia. Jestem trochę zestresowana, jestem też oszołomiona. Jest we mnie mnóstwo różnych emocji, powiedziała na Instagramie następczyni uwielbianej Dovbor, po czym poprosiła tylko o jedno. Tego nie spodziewał się nikt. Nagle i bez żadnej zapowiedzi, nowy dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak zwolnił wieloletnią prowadzącą Nasz Nowy Dom Katarzynę Dovbor. Fani programu i jego beneficencji byli w szoku. To pani Kasia była tym programem, podkreślali ludzie, którym 64-letnia kobieta wyremontowała i przyzdobiła na nowo mieszkania. 11 maja przedstawiono następczynię Katarzyny Dovbor. Jest to znana z Rancha, Pierwszej Miłości i Tańca z Gwiazdami Elżbieta Romanowska. Ogłoszenie nowej prowadzącej nie uspokoiło jednak fanów, którzy nadal nie rozumieją decyzji nowego dyrektora programowego Polsatu. Romanowska ujęła Miszczaka ciepłem i energią. Elżbieta Romanowska nie komentowała decyzji kierownictwa Polsatu przez ponad dobę. O atmosferze w firmie wiadomo było jedynie poprzez wypowiedzi anonimowych pracowników stacji. W Polsacie było parę gorączkowych dni, a przez listę potencjalnych kandydatek przewinęło się kilka nazwisk. Ostatecznie wszyscy zgodzili się, że to Ela będzie najlepszym wyborem, relacjonował w rozmowie z Pudelkiem pracownik Polsatu. Jak argumentował, Romanowska ujęła dyrektora Miszczaka swoją energią i ciepłem oraz tym, że ważny jest dla niej misyjny aspekt programu Nasz Nowy Dom. Romanowska ma być też świadoma kontrowersji związanych ze zwolnieniem Dovbor. Jest gotowa podjąć się tego wyzwania, co też zaimponowało Miszczakowi. Nie chcę, żeby traktowano ją w kategorii zastępstwa za uwielbianą Katarzynę Dovbor. Będzie w programie sobą i bardzo liczy na to, że dostanie od widzów kredyt zaufania, przekazał portalowi pracownik stacji. Elżbieta Romanowska przerywa milczenie. Jestem zestresowana. Ponad 24 godziny od przedstawienia nowej prowadzącej Nasz Nowy Dom, Romanowska w końcu skomentowała sprawę. W nagraniu opublikowanym na Instastories kobieta przekazała krótką informację. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie, za mnóstwo pozytywnej energii i dobrych myśli, jakie wysyłacie w moją stronę. Tak, to prawda. Zostałam nową prowadzącą programu Nasz Nowy Dom, oświadczyła. Jestem trochę zestresowana, jestem też oszołomiona. Jest we mnie mnóstwo różnych emocji. Chcę się nimi z wami podzielić, ale potrzebuję jeszcze sekundę, żeby zebrać myśli. Obiecuję, że niedługo wrócę i opowiem wam, jak do tego doszło. Bądźcie cierpliwi, ściskam was gorąco, podsumowała Romanowska w relacji na Instastories. Czekamy z niecierpliwością i życzymy pani Elżbiecie sukcesów w nowej pracy. Na dniach ruszą nagrania do nowych odcinków naszego nowego domu. Emisję pierwszego sezonu budowlanego reality show bez Katarzyny Dovbor zaplanowano na jesień.